Spotkania te się odbywają w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Przychodźcie do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nasza młoda członkini, stosunkowo młoda członkini, w ciągu krótkiego czasu zadebiutować na łamach kwartalnika nad Wisłoczem. Zadebiutowała w almanachu w Rytmie Słowa. Węglem malowane, płomiennym koralem ust, muśnięty każdy skrawek pożądania. Upojna egzotyka smaków, kołysze pięciolinią brzmienia, melodią ciał, klawiszem rozochocenia, szeptem. Dźwięk zaczarowany w dotyk płynie symfonią wiatru, walcząc z otchłanią nocy. Bez nas, bezdomny płacz, bez jęku śpiew, to dopiero początek. Niemy dźwięk, bezkrwawy strach, to dopiero początek. Bez światła dzień, bez nocy ćma, to dopiero początek. Sam o sobie tyle wiesz, co nic. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śnieg. Przerwany w pół, czuły gest w pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Each dreams of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Pragnę podziękować takim trzem wspaniałym, wyjątkowym osobom. Przede wszystkim panu prezesowi Grupy Literackiej Słowo, panu Zbigniewowi Michalskiemu. Bardzo dziękuję za bezinteresowną pomoc, rady, za wszelkie poczynione działania, które przyczyniły się do wydania tego tomiku. I dwojgu wspaniałym ludziom, Dorocie Kwoce i Stachowi Orzogowi, za ich wspaniałą interpretację, którą mam się wysłuchać. Dziękuję bardzo za przyjaźń, a także wszystkim członkom grupy literackiej Słowo za miłe, życzliwe przyjęcie mnie do ich szeregi.